Moi kochani, dzisiaj zabiorę was w podróż w czasie. Cofniemy się aż do roku 2017, kiedy w Fortnite był pierwszy sezon. Swoją drogą, w 2017 roku zacząłem swoją przygodę na YouTube. Wow, ale to zleciało. Wybaczcie, że odcinki ostatnio pojawiają się o tak późnych porach, ale moi kochani, ostatnio mam w życiu realnym naprawdę dużo obowiązków. Dzisiaj na przykład wstałem o 4 rano, pojechałem do Krakowa z JJ-ką i z powrotem. Przejechałem 650 km, dopiero co weszłem do domu, nagrałem odcinek, zmontowałem i dla was wrzuciłem, więc możecie to docenić na przykład postawiając łapeczkę w górę. Co to był za wyjazd, dowiecie się już niedługo, więc śledźcie social media oraz kanał JJ-ki. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a teraz zaczynamy. Moi kochani, w końcu udało mi się dołączyć do OG Fortnite'a. Jak widzicie, mamy na początku wyspę startową, na której był faktycznie, był wtedy taki dziwny tutaj parkour, który było w sumie ciężko przejść, jak było się bambikiem. Teraz jak mamy bieganie i dalekie skakanie, no to moi drodzy, to jest takie mega easy, że koniec świata, zobaczcie. Pyk. I jesteśmy już na samym końcu. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę mega ciekawy tej mapy i widzę, że może zagrać na tej mapie tylko 30 osób, ale podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości to wszystko się zmieni. Będziemy mogli grać tutaj Battle Royale 100 na 100 osób. I mamy, moi drodzy, tutaj jeszcze oczywiście Battle Busika. Tutaj mamy napisane, że twórcy tej mapy mieli problem z pamięcią. Po prostu ich mapa, którą stworzyli przed startem kreatywnego 2.0, była za duża, a pamięć, która jest docelowo przypisana dla każdego twórcę, była za mała, żeby tą całą mapę pomieścić, dlatego musieli usunąć kilka miejscówek. Między innymi, z tego co kojarzę, usunęli więzienie. I spójrzcie na to, jak przekozacko to wygląda! Cofnęliśmy się w tym momencie do roku 2017. Wow! Wyskakujemy i od razu zastanawiam się, gdzie by tutaj polecieć. Polećmy sobie te miejsce. Co to było? To przypadkiem to nie były słone? To chyba były słone. Czy działa mapa? Nie, mapa nie działa tutaj w tym trybie. Więc polećmy sobie teraz na tą chatkę. Gdzie to było wejście? Tu jest wejście, okej. Jestem mega ciekawy, czy działa double pompa, czy działa szybkie budowanie. Za chwileczkę się wszystko okaże. Czemu mam jakieś kryształy? Ja nie grałem w Fortnite, kiedy wypadały kryształy. Coś tutaj jest chyba nie halo. Chyba, że były. W pierwszym sezonie, a ja tego nie wiem. Wow, jak skrzynki się długo otwiera. Tak było w OG Fortnite i mamy Scarringtona. O to chodzi, moi drodzy. Jeszcze tylko potrzebna nam pompka. Oczywiście też potrzebna by była nam snajpereczka, więc poszukajmy ją. Okej, ten można przejść, nice. Czy my mamy tutaj jakiegoś oponenta, z którym fajnie by było zawalczyć? Czy mi się wydaje, czy ktoś tam strzelał ze sztucera? Mamy kolejną skrzynkę, kusnijmy. To w ogóle jest Fortnite z budowaniem. Ja dawno nie grałem Fortnite'a z budowaniem, więc tutaj mogą być niezłe jaja. Dajcie jakąś pompicę, żeby można było kogoś podjechać. Albo 50 kewo. Jack, o tak! W ogóle wiecie, co jest dziwne? Nie ma na tej mapie automatycznego podnoszenia itemków. Samemu trzeba podnosić te itemy, więc można czasami zapomnieć o swojej amunicji. No i mamy też RPGa, którego oczywiście, że biorę. Wezmę tutaj kewy, RPGa. Nie mam niczego innego oprócz Skara. Niedobrze. O tak, tego mi brakowało, właśnie. Mamy też bugi bomby, ale to będzie zarąbista rozgrywka, dobra. Delikatnie nam się tutaj jeszcze postać buguje. Zobaczcie, jak on biegnie z tym Skarem. XD. Okej, kolejny itemek, PMik i leczonko. No dobra, legendarny ślurpik. Oczywiście, że bierzemy. Naprawdę, wtedy Fortnite był taki pusty, to w ogóle nie ma żadnych mebelków. XD. Tak, jestem przyzwyczajony do tego nowego Fortnite'a, że wydaje mi się na tej mapie mega łyso. Czy możemy takim autkiem się przejechać? Oczywiście, że nie, ale sprawdźmy. Nie można się przejechać OG karem, ale można za to z niego pozyskać trochę matsu, bo potrzebujemy tutaj matsy. Wow, 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 wow. Panie. Dance, dance, dance. Inara, mordziaty, miałeś Jack Jaga i szansę swoją, aby tutaj mnie pokonać, no ale niestety nie wyszło. Weźmiemy sobie to, oczywiście Jack Jack, sztucerka nie będziemy brali. Lecimy do strefy, bo mamy przerąbane, a jest daleko. Wiecie, co jest najgorsze? Ta strefa naprawdę jest daleko. Ja się boję, że nie dobiegnę. A ta postać biega bardzo wolno. Zaraz trzeba będzie Jack Jaga przechylać, ale chyba strefę mam zaznaczoną na mapie, czy mi się wydaje, czy nie. Nie, nie mam zaznaczonej mapie. O kurczę, no to przyps. Walimy zbiornik. ...35 HP, nice. Lecimy do strefy.
Okej, widać już strefkę, powiem wam szczerze. Dobra. Dookładamy drewna, rozpalamy kiełbasę, uleczymy się jeszcze w strefie. Bo to nie ma żartów. Dobra, lecimy. Mamy z przodu chłopa. O kurczę, ta woda jaka jest zbugowana. Z tej pozycji nie mam z nim żadnych szans. Więc trzeba by było to jakoś fajnie ograć. Let's go! Leciało! Ach, niestety nie wybuchło. Jeszcze raz. Dostał 115, nie wytrzymam. Lecimy w niego. Dobra, ja na razie robię stąd wypad, bo tak nie mogę rozegrać tego. Nie mam amunicji do PM-a. Ani pompy. A bez tego ani rusz. Totalny przypał z lutem tutaj jest, moi drodzy. Nie ma co gadać. Gdzieś tutaj jeszcze jest jedna skrzynia. Na dole? Tak, na pralkach siedzi. Mamy siorba, którego walniemy. Mamy ammo, które potrzebujemy. Dobra. A, to tego nie ma. No to lipa. Wow, 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 wow. Halo, halo, halo. Ale lucik kozacki. To mi się podoba, dobra. 25 ammo w PM-ie. Do tego jack, jack. Zamiast tego kewy. No i dobra. Można wojować. Amunicję poproszę. Okej. Okay. Jest PM, który ma 25. Mamy więcej. Dobra, nice. Tak, teamują się. Okej. Dobra, leży kolejny chłop. Leżysz. Nara, wariacik. Walimy beczkę śmiechu, moi drodzy. Zdążymy? Zdążymy, powinniśmy zdążyć. Czarna musi być przechylona? Musi być przechylona, bo jest kolejna jeszcze. Nice. Okej. Woo! Victory Royale! Moi drodzy, pierwszy raz gram ten tryb i udało się od razu zwyciężyć. Chłop jakiś padł po prostu w strefie. Ja zdobyłem pierwsze miejsce. Każdemu z was polecam, jeżeli nigdy nie graliście w pierwszym sezonie rozdziału pierwszego. No i też każdemu oczywiście polecam skorzystać z mojego kodu FARAL. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga. Dziękuję każdemu za wsparcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elo!